Będę mówił o braku rozsądku. Braku rozsądku ludzi, z którymi dzielę bardzo wiele poglądów. Więc ostatnio miałem taką rozmowę, że ja w drugiej rundzie wyborów z całą pewnością nie zagłosuję na Trzaskowskiego. Ale też słyszałem taką, taką rozmowę, ja w żadnym wypadku nie zagłosuję na hołownię. To, że nasi kandydaci mówię nasi, to znaczy ci, którzy chcą budować w Polsce demokrację, a nie dyktaturę. W tej chwili, no, w jakiś sposób się przycinają. Hołownia mówi, że on buduje ruch, który ma obejść albo przeskoczyć popis. Kosiniak też ma wypowiedzi, które są krytyczne wobec Trzaskowskiego. No ale to jest pierwsza runda, i oczywiście tak jest, że e, oni konkurują. Każdy by z nich chciał wejść do drugiej rundy. E, największe szanse ma Trzaskowski. To jest bardzo widoczne. Ale Hołownia buduje przecież coś, co może być bardzo ciekawe w przyszłości. Ruch liberalno-konserwatywny, i od tego, ile uzyska teraz głosów, zależy z jakim powodzeniem będzie mógł działać dalej politycznie. No, Biedroń też walczy o to, żeby lewica mogła się jakoś ukonstytuować wreszcie w Polsce. A Kostinia Kameksz chce uzyskać jak najwięcej głosów, no bo chodzi o to, pytanie jest otwarte, czy PSL może przetrwać. To jest pierwsza runda. Oczywiście jest ten główny przeciwnik wszystkich kandydatów i to jest prezydent Duda. To jest obóz, który buduje. W dyktaturę. No ale ci, którzy mówią, że nie pójdą w drugiej rundzie do wyborów, ponieważ im się nie podoba Hołownia albo nie podoba Trzaskowski, albo z tego powodu, że te wybory, co jest oczywiste, posiadają bardzo poważny mankament prawny z uwagi na całe całą tą sytuację wokół 10 maja, bardzo dziwne ruchy PiSu, żeby najpierw na siłę wybory przeprowadzić, później w jakiś sposób je odraczać. No ja nie pójdę, bo jestem takim purystą prawnym, że nie mogę głosować, jeżeli tam coś się nie zgadza. No to jest brak rozsądku, bo to jest polityka. I... Te wybory mają kolosalną wagę. Mają kolosalną wagę, ponieważ to nie jest wybór między jednym z wielu kandydatów, ale to jest wybór między demokracją a czymś, co demokracją już przestaje być. Wybór również tego, czy Polska cywilizacyjnie będzie razem z Zachodem, czy od tego Zachodu zacznie się. Oddalać. Czy będzie to Polska w grupie państw zachodnich, razem z Zachodem działająca, czy też będzie to Polska marząca o wielkiej Polsce, coraz bardziej izolowana i coraz bardziej, w związku z tym, z uwagi na nasze położenie na mapie, coraz bardziej zbliżająca się do Moskwy. A więc jest to wybór bardzo szczególny. W tej sytuacji mieć muchy w nosie i nie pójść do wyborów to jest kolosalny brak rozsądku. A prawdziwa polityka to jest przede wszystkim rozsądek. Oczywiście bardzo by dobrze było, gdybyśmy mieli partie polityczne z czytelnymi ideami, teoriami społecznymi, naukowcami i teoretykami, którzy to potrafią objaśnić, politykami, które doskonale przemawiają i, i to. W ich programy są czytelne, byłoby to wszystko fantastyczne, ale tak nie jest. I rzadko tak bywa. Natomiast każdy z nas jest obywatelem i powinien się czuć tak, jakby to on miał zostać prezydentem, albo jakby sam miał zostać premierem tego kraju i nim rządzić i dokonywać bardzo trudnych wyborów. I do tego trzeba przede wszystkim rozsądku i trzeba na nim polegać. Media nie zawsze nam pomagają. Media e, również w tej kampanii między kandydatami opozycji e, doszukują się przede wszystkim konfliktów, e, bo to jest dużo łatwiej dla dziennikarzy opisywać konflikt, a nie opisywać poważne problemy. Ale my, obywatele, mamy być naprawdę w tej sytuacji poważni. I powiem tak. Jeżeli ktoś jest rozsądny, to pójdzie do tych wyborów. Ale na pewno pójdzie do wyborów. Z pełnym przekonaniem w drugiej rundzie, kiedy niezależnie od tego, kto będzie tym opozycyjnym kandydatem przeciwko urzędującemu obecnie prezydentowi Dudzie, że udział w tych wyborach jest absolutnie konieczny. I każdy z tych kandydatów jest warty, żeby dla niego głosować z uwagi na przyszłość Polski. Apeluję do wszystkich o rozsądek.